Cześć moi drodzy, dzisiaj znowu sprawdzimy sobie kabelki. Tym razem będą to kable kupione na Allegro, opisane jako oryginalne, w sensie oryginalny produkt Apple sprzedawany na Allegro, czyli oryginalne kable Lightning w cenie chyba 20 zł za kabel. Wiecie, odezwał się we mnie Janusz Nosacz, prawdziwy, i mówię, taka okazja, kupuję, bierę dosłownie, kupiłem. Przyszło to jakiś czas temu i sobie sprawdzimy, co to jest. Test wykonamy w pierwszym rzędzie na testerku. W zasadzie sprawdza elektronikę, która jest w kablu Lightning. Tak, we wtyczce Lightning jest elektronika. Taki tester potrafi sprawdzić jakość tej elektroniki i oryginalny kabel powinien się cechować kilkoma rzeczami, które właśnie teraz sobie sprawdzimy. Zapraszam. To jest nasza przesyłeczka. Zakup dokonany na Allegro i co ciekawe z Poznania. Ciekawe, nie? Ja się zdziwiłem, ale zobaczymy, co to będzie. Jak wyglądają kabelki? Na pierwszy rzut oka wyglądają całkiem ładnie. Wyglądają poprawnie, ale za chwilę sobie sprawdzimy, czy to faktycznie są oryginały, czy też nie. Bo ładne pudełeczka pan Chińczyk też potrafi zrobić. Oj, moi drodzy, ja jeszcze nic nie będę mówił, ale to widać. To po prostu widać, że mamy do czynienia z bardzo specyficznym kablem. Jeżeli odpakowywaliście kiedyś oryginalne przewody, to już wiecie, w czym jest rzecz. Więc jeden sobie rozpakowaliśmy, dobra. Zobaczymy. Jak wygląda drugi przewodzik? Tu nawet coś wypadło, jakieś instrukcje, nieważne. Drugi przewodzik wygląda tak. Jak myślicie? Oryginalny produkt Apple. Elektronika jest we wtyczce Lightning. Zaczniemy od testu, który odczyta nam informacje z tej elektroniki. To jest taki pierwszy test, który pozwala szybko sprawdzić, z czym mamy do czynienia. Z jakiej jakości przewodem mamy do czynienia? Z podróbką. Te informacje tutaj, czyli ten wynik, ten score rating, mówi o tym, że taki przewód jest niskiej jakości po prostu. Czy to ma coś wspólnego z oryginałem? Nie, nie ma nic wspólnego z oryginałem. Nawet wykonanie tej wtyczki. Widzicie, jakie jest wykonanie? Koślawe? Coś tutaj zostało. Apple sobie nie pozwala na coś takiego. To jest po prostu... Co jeszcze powinno być na takim przewodzie? Co wy możecie szybko zweryfikować? Otóż powinien być naniesiony numer seryjny. Podrabiany przewód. GJM FR3A. A co tester odczytuje? Zupełnie coś innego. Zobaczmy sobie dla porównania oryginalny przewód. Tutaj widzicie FC902. Czy taki numerek będzie tutaj odczytywany? Tak, laser code jest tutaj zawarty. Pokazuje, widzicie, FC, coś tam, WKRT. FC902, końcówka WKRT. To jest oryginalny przewód. Jeszcze drugi przewód z zestawu. Może ten będzie lepszy, może ten będzie oryginalny. Nie, taki sam odczyt. Ogólnie score rating, jeżeli jest niższy niż 98 punktów, to przewód jest kiepskiej jakości. Po prostu.
Tak jest. Możecie mówić, że czy tester ma certyfikat albo coś takiego. Nie, nie ma, ale jest sprawdzony, potwierdzone to było. Zresztą zaraz sobie rozbierzemy ten przewód, zobaczymy, co tam jest w środku. I przekonacie, że to jest wał. Teraz sobie to otworzymy i sprawdzimy, jak wygląda ta elektronika w środku takiego kabla. Jak widzicie, ta wtyczka Lightning wygląda trochę ciekawie. Dla porównania sprawdzimy oryginalną wtyczkę, jak wygląda. Nawet złocenia jest tutaj zdecydowanie większa. Sama wtyczka też się wydaje taka bardziej solidna. No, złotka jest więcej, czyli to też jest jeden z elementów, który może zweryfikować taki przewód. Trzeba to rozciąć i zobaczymy, co tam w środku siedzi. Skorzystamy z frezarki. Teraz trzeba taką wtyczkę rozłupać. To jest strona przewodów. Ja tutaj w tym kablu nie widzę oplotu. Certyfikowany przewód, dobrej jakości przewód, oprócz sygnałów powinien mieć oplot, ekran, który zabezpiecza przewód przed różnymi zakłóceniami i problemami w transferze. Tak wygląda nasza elektronika, która się kryje w kablu Lightning. Mamy tutaj tranzystor. Sześcionóżkowy układ jest małym mikrokontrolerem, który udaje kabel Lightning, i druga strona laminatu, przewody, zasilanie plus minus i linia D plus D minus. I to wszystko, trzy elementy na krzyż. Dla porównania na górze będzie kabel, wtyczka oryginalna. Ok, rozebraliśmy sobie to i jeszcze raz wrócę do tego testerka. Ten tester, podając niski odczyt, ten score rating, mówi o tym, jakich elementów można się spodziewać w tej płytce, na tej płytce, jakie elementy zostały użyte do produkcji kabla. To jest gorsze niż base use i to tak naprawdę turbo gorsze. To jest po prostu totalne gówno. Jest groźne, nie spełnia to żadnych norm. Przewód jest nieekranowany, w całym przewodzie nie ma oplotu, nie ma ekranowania. Zostały tutaj użyte trzy elementy. To może się spalić, może się uszkodzić, może uszkodzić wasze urządzenie, wasz sprzęt, bo z drugiej strony, gdzie podłączacie komputer, MacBooka, może to uszkodzić, ładowarkę może uszkodzić, ogólnie może wyrządzić to wiele szkody. Nie dość, że jest to perfidna podróba i to taka naprawdę niskiego sortu. Przypomnijmy, sprzedawcą jest firma Olivia. Pokażę wam jeszcze zupełnie oryginalny przewód, jak wygląda, żebyście mieli świadomość, co kupujecie. Tutaj mam dwa oryginalne przewody. One są zapakowane w taki ładny sposób. Sam przewód też jest jakby grubszy. Po lewej oryginał, po prawej oryginał z Allegro. No jest pewna różnica. Po prawej oryginał z Allegro, po lewej oryginał, oryginał, oryginał. Jest różnica w nawinięciu i stylu pakowania. To jest tak zwany bulk. No i teraz zobaczcie odczyt z testera, co pokażę. 100. Jest też w miarę rozsądna data produkcji. Nie jakiś 2012 rok. Więc widzicie, że można w ten sposób, takim testerkiem, zweryfikować, czy przewód jest oryginalny, czy nie. Jak to się jeszcze rozpakowuje? No właśnie, tam było coś klejone. A tutaj zobaczcie, jak ten przewód jest skonfekcjonowany. To jest po prostu Apple. Taki detal, a ja robi różnicę. Nikt nie będzie poświęcał czasu, żeby taką podróbkę dopieszczać. To ma iść szybko, większość ludzi się nie zna, większość ludzi nie ma pojęcia, co kupuje, więc jakby szukacie okazji, kupujecie coś takiego w dobrej wierze. W końcu sprzedawca pisze, że jest to oryginał. Tutaj macie informacje o tym sprzedawcy. To jest ta aukcja.
oryginał. Dwa oryginały. Jest nawet paragonik dołączony. Jest zapisane kabel Lightning, 2x20 zł. Nie ma tu informacji na paragonie o oryginalności, no ale zakup był wykonany na Allegro. To do nas przyszło z tego miejsca. To jest właśnie ta aukcja. Teraz pytanie. Dlaczego Allegro dopuszcza do takiej sytuacji, że takie perfidne podróbki są sprzedawane na Allegro? Chcesz kupić oryginalny kabel? 20 zł, spoko. Allegro ma z tego prowizję, sprzedawca ma zarobek, Allegro jest szczęśliwe, prowizja skasowana, zajebiście. Towar kupiony na Allegro i takie coś dostaniecie za dwie dyszki. Dobry biznes? Allegro? Jak Allegro postępuje w takiej sprawie? Dlaczego Allegro zezwala na coś takiego? Jak coś takiego zostało sprowadzone do kraju? Przecież to jest ewidentna podróbka. Logotypy i to wszystko jest nic nie warte. Co na to kontrola celna, urząd celny? Dlaczego to się znalazło w Polsce? Nie mam pojęcia. Nie powinno się to znaleźć coś takiego. Każdy może takie badziewie kupić i potem są pretensje do Apple, że się psuje, że kable pękają i tak dalej. Używacie takich kabli i nie macie świadomości, czy one są oryginalne, czy nie. Tak naprawdę jest to problem. Apple nie chciał zrobić dobrze sobie. Napakował tutaj elektroniki do kabla. No i się sytuacja skomplikowała. To już nie jest takie oczywiste, to nie jest takie proste. Rodzi to mnóstwo problemów. No ale to jest, powiedzmy, Apple. Sprzedaż podrabianych rzeczy no nie powinna być możliwa. Zapraszam do komentowania, jakie wy macie doświadczenie. Jeszcze raz powtórzę, że firma Oliviana Allegro sprzedawała te przewody jako oryginalne. Ja też to kupiłem w dobrej wierze, z myślą, że no nie wiem, może narzut, powiedzmy, Cortlandu, iSpota, MediaMarktu jest przesadzony w kosmos, więc sobie kupię oryginalny przewód na Allegro. No i dostaję to, co dostaję. Tych kabli się dużo tam sprzedało, więc jakby nie jestem jedyny. Jeżeli kupiliście te kable, koniecznie przestańcie ich używać. Najlepiej zwróćcie je jako towar niezgodny z umową. Wasze urządzenie może przestać działać. W waszym domu może dojść do dziwnych sytuacji, do pożaru. Nieraz widziałem sytuację, że taka wtyczka potrafi się dosłownie stopić. Tam panuje taka temperatura, jak dojdzie do zwarcia. Jeżeli komputer nie odetnie dopływu prądu, to mogą się stać naprawdę przeróżne rzeczy. Wasze dzieci mogą się tym bawić, mogą się poparzyć. Wasze koty mogą się zainteresować takim kablem i sobie pyszczek przyfajczyć. Chcielibyście tego, używając takich kabli? Może trochę przesadzam, ale taka sytuacja jest możliwa, bo taki przewód nie spełnia żadnych norm. Chyba że Allegro ma jakąś wiedzę na temat tego, jakie te kable mają certyfikaty i tak dalej. No wiecie, Apple wprowadzając produkty na rynek, w ogóle jakikolwiek producent wprowadzając coś na rynek, musi spełnić trochę różnych wymagań. To nie spełnia niczego, zupełnie niczego. To nawet nie ma producenta. Jest tylko sprzedawca, który bierze na siebie całą odpowiedzialność. Więc może firma Olivia odezwie się w komentarzu na przykład, albo w jakiś inny sposób będzie chciał ten sprzedawca zająć jakieś stanowisko, co sprzedaje jako oryginalne przewody. Dzięki, trzymajcie się, do następnego razu.